Dzień dobry, proszę Państwa. Jest 8:09, 30 maj, Boże Ciało. Powiecie, no Niklaus, ty chyba nie lubisz spać. Jedziemy na legendarne Lipiny, do Świętochłowic, na rzekomo najpiękniejszą na Górnym Śląsku procesję, a może i najpiękniejszą w Polsce, na Boże Ciało. No i tyle, chodźcie. Tak, ja jestem Kuba Karasek, a jesteśmy ze Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Śląskiej. Całą ekipą, że tak powiem. Więc jesteśmy w Lipinach. Tradycyjnie, jak to zawsze Boże Ciało na Lipinach właśnie, pojawiają się taki akcent nasz śląski, czyli stroje. My też tu są właśnie fajnie obleceni w nasze rozbarskie stroje konkretnie. Taka tradycja. Kiedyś, dawniej, jak noszono strój na co dzień, no to wyszło spotkać takie chopinki tu na co dzień. A tak na nowo ta tradycja chodzenia w stroju, to tak od już prawie 30 lat jest, że właśnie to jest tak już nieodłączny element lipińskiej procesji Bożego Ciała, właśnie ludzie w strojach. Zastanawiałem się, czy przy okazji, czy nie nagrać jeszcze jakichś paru słów na temat tego odrzucenia ustawy o uznanie śląskiej godki za język regionalny przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, ale w sumie stwierdziłem, że nie będę sobie psuł takiego pięknego dnia słonecznego w Boże Ciało jeszcze do tego. Oczywiście chyba większość ludzi się tego spodziewała i nie jest to jakiś wielki szok, ale mimo wszystko dawanie argumentu, że to mogą być jakieś hybrydowe działania ze wschodu inspirowane w domyśle przez Rosjan, skierowane na rozbicie narodu i osłabienie Rzeczypospolitej w dobie wojny, no to jest żałosne oczywiście i bardzo przykre też i krzywdzące wobec bardzo dużej grupy ludzi, różnych społeczników, którzy poświęcili masę swojego życia, czasu i pieniędzy na wszystkie te działania pro jakby pielęgnowania i zachowania śląskiej mowy. W sumie to po panu prezydencie można się było czegoś takiego spodziewać. Co ważniejsze, jak widzicie na Lipinach w ten piękny dzień Bożego Ciała jest chyba ten Śląsk i ta śląskość, no w mojej opinii odczuwalna jak chyba w żadnym innym miejscu tutaj w okolicy. To jest piękne wydarzenie nie tylko dla ludzi wierzących, dla katolików, którzy świętują Boże Ciało, ale nawet jeżeli nie jesteście takimi ludźmi, to ta atmosfera, ta unikalne jakiś taki klimat tego starego Śląska żywcem wyjętego sprzed 100-150 lat, on tam właśnie jest. Dlatego myślę, że każdy, kto chciałby tego poczuć i tego doświadczyć, to warto się przynajmniej w to Boże Ciało na tą procesję na Lipiny wybrać.